Czyli teraz w jakim gojemniku się znajdujemy? Młodych. W sezonie lotowym ile pan wypuszcza młodych do lotu? 60-65 tak. Tu jest w tym gojemniku. Ile siodełek jest, tyle ich jest, nie? One taki mają pudełka, w tym siedzą. No a na noc tu zamykam tu są w środku, bo boję się kuny, nie? Tu są zamknione. No i lotuje pan normalną metodą taką z siodełka? No widzi pan z tych pudełek, ja tam nie. Z kuniami się nie będziemy kopać, bo to są ludzie, którzy w tej chwili można latać, tak, ale to trzeba znowu do tego się dołożyć. Czyli co, jakiś taki wywózek też w sezonie pan nie robi? Nie, ani raz nie były moi gołębie wywiezione. Ale koło domu jak trenują? Rano puszczymy, wieczór puszczymy. Dwa razy. Nie używa pan dużo medykamentów? W ogóle. No ale jak pan sobie radzi z jakimiś chorobami? jak teraz to adeno pana złapie albo coś? Ja adeno nie miałem teraz dwa lata, ani śladu nie było. Ja pokażę panu szczepionkę słowacką, którą ja ją testuję już dwa lata, nie? Mówią, że na adeno nie ma szczepionki. Ona jest adeno, herpervirus i paramyxo. I jak zacząłem szczepić tą słowacką szczepionką, to mam święty spokój z adeno. Może jest to adeno, ale nic agresywnego, nic nie widać. Bezobjawowego jest. Czyli szczepi pan profilaktycznie, czyli jakoś tak dwa razy na gnieździe i za dwa tygodnie, jak są odłożone. I chwali mnie, bo mój kolega też i dwóch też szczepiło tą szczepionką i też ma spokój przez dwa lata. I tak mi to wygląda, że jak ta adeno się w jednym roku pokazuje, to tak jakby była to salmoneloza, podobny objaw, że niby to jest wirus, ale to tak jakby się przenosiło przez te gołębie, które to wychowują później tym młodym. Ja chwała Panie Boże, nie mam nic jakoś te dwa lata, bo trzy lata temu dostałem, nie wiem co to było, czy to było adeno na ostatni lot. Gołębie nie miały objawów żadnych, ale tak osłabły, jakoś nie chciały latać, no i było po locie. Jak z karmą? Jak pan karmi na przykład? Bardzo lekko, ja tylko na dietach. Ja mam dietę natural, dieta mistrzów, siemię lniane, kminek czarny, to jest bezwzględne. I bez strączków, nie ma strączkowych, kukurydzę, owszem, daję kukurydzę, no już był tu jastrząb teraz. Czy grochów też pan nie daje? Nie, ja strączkowych nie daję gołębiom młodym. Może też dlatego nie chorują, no. Ja później daję już, po trzecim locie już minimalnie strączkowych jest, jak już przyjdą loty dłuższe, nie? No także myśmy latali.